Wtedy, kiedy prezes Kaczyński 10 kwietnia pojawił się na krakowskim przedmieściu, kiedy to wszystko bardziej przypominało wiec wyborczy niż elementy żałoby. No dlatego m.in. Michał Kamiński nie ma szans na powrót do PiS-u, ale ma szansę i jak w to wierzy, ma realną szansę na to, żeby jeszcze na polskiej scenie politycznej naprawdę wiele, wiele zwojować. Tusk to nie przywódca. Tak jest tytuł tej rozmowy, czyli już wiadomo, o kim także w tej rozmowie Michał Kamiński opowiada. I jeszcze strona 12 dziś w Rzeczpospolitej, chociaż o tym artykule, o którym mówić teraz będziemy, czy też o tym temacie dziś, możemy sobie poczytać w każdym dzienniku ogólnopolskim, no bo dzisiaj przypada 25. rocznica katastrofy z Czarnobyla, więc wybuchu elektrowni atomowej. Przestaliśmy liczyć na państwo, tak mówią poszkodowani w wyniku największej katastrofy w dziejach ZSRR, czyli no, taki właśnie tytuł, bo o takiej trudnej sprawie. Zapomniane ofiary Czarnobyla. I Tatiana Serwentyk o tym właśnie dziś dla państwa pisze. O tym, co wydarzyło się 25 lat temu, o tym, co wydarzyło się przez tych 25 lat i o tym, co teraz można jeszcze zrobić, żeby tym osobom pomóc. A chyba najlepszym przykładem na to, w jaki sposób wtedy postępowała władza, niech będzie jeden cytat. W Kijowie do pomocy ludziom przystąpiono dopiero 9 maja, 2 tygodnie po katastrofie. No, tak działano wtedy, 25 lat temu. Jak jest teraz, proszę sobie dziś zajrzeć do Rzeczpospolitej na stronę 12. A z kolei teraz przed nami w początku dnia profilaktyka wad postawy. Proszę się nie zrazić słowem. Dzisiaj odbyła się konferencja, która za momencik użyje redaktor Weronika Szymańska, bo ta konferencja odbyła się, ale jeszcze przed świętami. Wtedy to było dziś, a my dziś sobie po prostu podsumowujemy to, w jaki sposób dbamy w Poznaniu o postawy naszych najmłodszych mieszkańców miasta i co można zmienić, żeby w przyszłości było lepiej. Po tym materiale wracamy z prognozą pogody, później lokalny przegląd prasy, a później pan Piotr Zagajewski z Aquaposu będzie mówił o przyswajaniu w wodzie niemowląt, no czy też nauce pływania niemowląt, no nieważne, kto jak to zwie, tak to też odbieram. Na razie tytuł profilaktyka wad postawy. W Urzędzie Miasta Poznania odbyło się dzisiaj podsumowanie akcji Poznań stawia na zdrowie, profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas od 1 do 4 szkół podstawowych w Poznaniu. Projekt ten miał na celu zwrócenie uwagi na wczesne wykrywanie wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym. Jego celem było również propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez wstępną ocenę postawy ciała dzieci, uczestnictwo dzieci w zajęciach korekcyjnych, końcową ocenę postawy ciała. Po raz pierwszy na taką skalę udało nam się zastosować skoliometr, czyli prosty przyrząd, który służy do tego, aby obiektywizować badanie kliniczne dziecka podejrzanego o skoliozę. Ja nawet sobie dla celów takich rozpowszechnienia pozwoliłem przynieść jeden z typów skoliometrów, który był stosowany w tym programie, ponieważ jest to narzędzie, które pielęgniarce szkolnej, nauczycielom wychowania fizycznego, fizjoterapeucie, lekarzowi rodzinnemu ułatwia pomiar deformacji i uznanie, czy wymaga ona już specjalistycznego leczenia, czy też nie. Udało się dotrzeć do bardzo wielu dzieci. Oczywiście nigdy 100% się nie obejmie. Projekt realizowany był przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania w okresie od maja 2009 do kwietnia 2011. Zakładał on wieloaspektowe podejście do kwestii zdrowia młodego pokolenia poznaniaków. Szczególną uwagę skupiał na wczesnym wykrywaniu wad postawy przez lekarzy specjalistów. W projekcie i proponowanych formach aktywności brało udział w wyniku wstępnej oceny postawy ciała 9319 dzieci z 68 poznańskich szkół podstawowych. W ramach tego programu zapewniono również dzieciom możliwość zajęć indywidualnych, to znaczy takich, które są w najlepszy sposób dostosowane do ich potrzeby, do ich zniekształcenia, do ich wadliwej postawy, do przykurczów określonych grup mięśniowych albo osłabienia innych grup mięśniowych. Jednym słowem, z merytorycznego punktu widzenia istotnym jest, że te dzieci się między sobą różnią i że kierowanie ich na ten sam program ćwiczeniowy, no często merytorycznie nie jest takie uzasadnione. Zagrożenie wadliwą postawą nie rozkłada się równo we wszystkich rocznikach. Najbardziej dotyczy dzieci w początkowym okresie skoku wzrostowego związanego z dojrzewaniem. Dziewczynki z klas od 4 do 6 oraz chłopcy z ostatnich klas szkół podstawowych i pierwszych gimnazjalnych.
Nadal zasadniczym sposobem rozwiązywania problemu wadliwej postawy i wadliwego trybu życia dzieci i młodzieży jest fizjoterapia. Przy czym o ile w poprzednich dziesięcioleciach w większym stopniu można było liczyć na spontaniczną, naturalną aktywność ruchową młodego człowieka, to obecnie jej dostarczenie wydaje się głównym czynnikiem leczenia. Z punktu widzenia nadzoru merytorycznego, ortopedycznego możemy ocenić ten projekt jako sukces. Projekt Poznań stawia na zdrowie zrealizowany został przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21. Pacjenci z niedowładem mięśni wymagają codziennej rehabilitacji. Można wykonywać ją skutecznie w domu. Potrzebny sprzęt i wiedzę zapewni Innomed. Zadzwoń do nas. Chcesz czuć się energicznie i zdrowo? Pragniesz wydłużyć czas i wydajność pracy Twojego ciała? Potrzebujesz szybkiej i efektywnej terapii? Nie czekaj. Przyjdź do Centrum Cryomedica. Z nami uzyskasz lub odzyskasz upragnioną formę. Jeszcze przed godziną 10 prognoza pogody, która ta pogoda, co robi z nami? No tak troszkę się chyba bawimy, bo raz słońce, tak było, no tak mniej więcej 40 minut temu, kiedy po raz pierwszy o pogodzie mówiliśmy, teraz znów więcej chmur, chociaż słońce gdzieś tam jeszcze widać, ponieważ patrząc tutaj w stronę Starego Rynku od nas z Kupca, dalej patrząc w stronę Cytadeli, no to tam jednak wszędzie niestety mamy chmury i te chmury mają napływać tutaj do nas, do Poznania, dalej również na północ naszego regionu, a z tymi chmurami ma iść również deszcz, ma iść silny wiatr i mają iść burze, także proszę się na to dziś przygotować, takie pierwsze wiosenne, ale za to podobno bardzo, bardzo mocne burze. Ciśnienie to 1009 hektopaskali, temperatura w tym momencie 13 stopni. Dziś temperatura w Poznaniu maksymalnie dojdzie nam do 20 stopni, no czyli dziś parasole w dłonie, chociaż wtedy, kiedy burze, wtedy, kiedy mocny wiatr, to i parasole. No niewiele nam się niestety dzisiaj zdadzą, no ale mimo wszystko, mimo to, co w pogodzie dziś, dobrego dnia Państwu oczywiście życzymy. Teraz przed nami spotkanie z prasą lokalną, a w niej między innymi o tym, że tak gdzieś tam troszkę krok po kroku uciekamy w stronę zachodu, a ten największy moment, najważniejszy moment, kiedy będziemy tam uciekać, to od 1 maja. Dlaczego? Szczegóły już za moment. Zapraszamy do poznańskiego sklepu Music Store, największego sklepu muzycznego w Wielkopolsce. Gitary, perkusje, klawisze, studio i scena. Wszystko w jednym miejscu. Music Store Poznań, ulica Wielka 21. Ja tylko przypomnę, przed sekundką Państwo widzieliście billboard z napisem Aquapos, no bo i dziś Aquapos będzie u nas w studiu. No nie cały, bo basenu to my tutaj nie zmieścimy, ale będzie przedstawicielem tej właśnie firmy, pan Piotr Zagajewski. Już za kilka minut będziemy mówić o oswajaniu niemowląt z wodą, o tych pierwszych kontaktach najmłodszych dzieci z wodą właśnie, co to wszystko daje, jak to wszystko długo trwa. O tym i jeszcze o kilku innych kwestiach będziemy rozmawiać to parę chwil po godzinie 10, czyli już dosłownie za momencik. Jednak zanim o przyszłości i o teraźniejszości, to na momencik jeszcze o przeszłości i o żandarach. Żandary jak co roku grasowały na poznańskiej ławicy. No, tak ta grupa wyglądała, proszę sobie zobaczyć. Barwnie, kolorowo, świątecznie, bardzo, bardzo sympatycznie. No a o co w tym wszystkim chodzi? Przepraszam, naprawdę przepraszam, ale taka jest rola prowadzącego, że on musi pokazać to, co jest ważne. A ważne jest to, co ten pan, czy też ta pani, ma od pasa w dół. Baba na ławicy pokazywała wczoraj majtki z rysunkiem diabła i to był moment kulminacyjny.
No właśnie, tych uroczystości, a więc żandary jak co roku grasowały na poznańskiej ławicy, a baba robiła to, co tam chciała. Strona druga, Głos Wielkopolski. Teraz jest strona trzecia i o tym, co już Państwu zapowiadałem, a więc masowe wyjazdy za naszą zachodnią granicę. Praca na zachodzie już czeka, ale chętnych nie ma wielu mimo wszystko. Od 1 maja rynek pracy w Niemczech będzie stał dla nas otworem. Wszyscy będziemy mogli wyjechać tam, a więc za naszą zachodnią granicę i legalnie podjąć właśnie tam pracę. Niemcy przyjmą od zaraz 200 tysięcy osób. Wymagania są wysokie. Płace jednak niższe niż w Anglii i pewnie właśnie dlatego. Nie tak wiele osób chce tam wyjechać. Monika Kaczyńska, Katarzyna Sklepik to autorki tego właśnie artykułu, który wydawałoby się jeszcze jakiś czas temu, że będzie wyglądał zupełnie inaczej, bo kiedy mówiliśmy o tym, że wchodzimy do Unii Europejskiej już wiele lat temu, nomen omen, 1 dnia maja właśnie będzie kolejna rocznica. To wtedy mówiło się o tym, że ten rynek niemiecki to jest to miejsce, gdzie Polacy najchętniej by szukali pracy. Teraz, kiedy ten rynek się otwiera, no to jednak okazuje się, że chyba nie do końca jest tak, jak sobie to zakładaliśmy wtedy, a więc w roku 2004, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Praca za naszą zachodnią granicą czeka, ale chętnych nie ma. Wielu, strona trzecia, dziś Głos Wielkopolski. Jeszcze strona czwarta oraz strona piąta, bo tutaj wiele artykułów, chociaż temat ten sam, bo te dwie strony są zatytułowane. Proszę posłuchać i wszystko stanie się jasne. Beatyfikacja Jana Pawła II. Raz, dwa, trzy, cztery artykuły. Po pierwsze, ci, którzy zdecydowali się na wyjazd do Rzymu, właśnie wyruszają w drogę. I tutaj właśnie czytamy o tym na stronie 6, czyli ile to osób. No i jak ta pielgrzymka może wyglądać, co ona ma dać tym, którzy na tę właśnie pielgrzymkę się wybiorą, bo to jest chyba rzecz najważniejsza. O tym dzisiaj na stronie 4 w Głosie Wielkopolskim możemy poczytać. Ta sama strona, artykuł 2, 1997 rok. Jan Paweł II po raz drugi odwiedził Gniezno i Poznań. Relacja, czy też przypomnienie tamtej właśnie pielgrzymki to już Stefan Drajewski i ten artykuł również na stronach poświęconych beatyfikacji papieża Polaka. I jeszcze strona piąta. Tutaj dwie rzeczy. Najpierw biskupi, którzy dziękowali za beatyfikację papieża, to miało miejsce w Gnieźnie. Był tam obecny m.in. nasz poznański arcybiskup Gondecki, był oczywiście prymas senior Glemp, był obecny prymas arcybiskup Michalik, był również kardynał Stanisław Dziwisz. Wszystkie te osoby spotkały się na odpuście świętego Wojciecha, który w tym roku odbył się wcześniej. Wszystko z powodu beatyfikacji Jana Pawła II. I jeszcze jedna rzecz. Rozpoczęliśmy od pielgrzymki i na pielgrzymce także skończymy. Poradnik pielgrzyma, czyli na co zwrócić uwagę, jak zwiedzić Rzym w jeden dzień. No to jest zagwozdka. Kto był w Rzymie, no to ten wie, że tam pewnie i 2-3 tygodnie by nie starczyły, żeby zobaczyć wszystko. Jak ktoś ma jeden dzień, szczerze współczuję, no ale lepiej być jeden dzień niż nie być tam w ogóle. Czyli o czym trzeba pamiętać, wybierając się na pielgrzymkę, co zabrać, co można pominąć i co koniecznie trzeba zobaczyć podczas tych kilku godzin naszej obecności w wiecznym mieście. O tym dziś Głos Wielkopolski na stronie 5. Jeszcze na momencik będziemy teraz zaglądać do Gazety Wyborczej oraz do Faktu. Najpierw Gazeta Wyborcza, oczywiście część lokalna. Benzyna coraz droższa, więc na poznańskich ulicach jest coraz mniej samochodów. Nie wszędzie dojedziemy autem, no to jest rzecz pierwsza, bo czasem objazdy, czasem remonty, ale też nie wszędzie chcemy jechać autem, wybieramy komunikację miejską, wybieramy również rowery i o tym dziś Gazeta Wyborcza Joanna Leśniewska nam pisze, ale o to przecież zabiegało miasto Poznań, o to, abyśmy wybierali komunikację miejską. Przecież miały powstać parkingi buforowe, komunikacja miała funkcjonować znakomicie, miało być wiele ścieżek rowerowych, mieliśmy właśnie wybierać dwa kółka. No, miastu się nie udało, ale udało się komu? Cenie paliwa. To właśnie ona spowodowała, że takie ulice. No, co prawda na razie tylko w święta, aż takie puste, ale jednak coraz bardziej puste. Coraz mniej samochodów, coraz więcej rowerów i coraz więcej poznaniaków w komunikacji miejskiej. Głosy Wielkopolski, nie, przepraszam, Gazeta Wyborcza, strona pierwsza. I jeszcze na drogach na momencik zostajemy, to już fakt, także strona pierwsza w centrum, pojedziesz tylko 30 km na godzinę. Fakt tym artykułem przypomina o tym, o czym my już mówiliśmy Państwu niejednokrotnie w początku dnia. Od czerwca kierowców czekają kolejne ograniczenia i o tym warto pamiętać. Aleja Niepodległości, Święty Marcin, Marcinkowskiego i Solna, to wszystko, co pomiędzy tymi czterema ulicami, to wszystko będzie objęte ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę.
Dziękujemy prasie lokalnej. Jeszcze się dzisiaj z prasą spotkamy. Teraz jednak spotkamy się z panem Piotrem Zagajewskim i Aquapoz oczywiście to...